Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj jabłka w cieście francuskim. Bardzo smaczne i proste do wykonania. Dzieci je uwielbiają i często zabierają do szkoły na drugie śniadanie. Będziemy potrzebować jedno opakowanie ciasta francuskiego, prostokątne i jedno duże jabłko. I zaczynamy od obrania jabłka. Które pokroimy na pół, potem na ćwiartki, na cieniutkie plasterki. Wyciągamy ciasto z lodówki, rozwijamy, sprawdzamy, czy nie jest przypadkiem przyklejone do papieru. Możemy trochę podsypać mąką po papierze. Kładziemy je tym krótszym bokiem od naszej strony i kroimy na dwie połówki. Po przekrojeniu ponownie obracamy ciasto, tak aby ten dłuższy brzeg był naprzeciwko nas. Za pomocą pędzelka rozprowadzamy po cieście roztrzepane jajko. Uważajmy, żeby nie było go za dużo, żeby ciasto nie było zbyt wilgotne, bo będzie się kleiło. Ciasto francuskie jest ciastem neutralnym, to znaczy, że może być wykorzystane do dań słonych, jak również do słodkich. Teraz układamy plasterki jabłek na cieście. Aby pokrojone jabłka nie ściemniały, możemy je polać sokiem z cytryny. I posypujemy rodzynkami. Posypujemy także cynamonem. Posypujemy także cukrem. Ja je pokropiłam jeszcze lekko jajkiem.
I teraz delikatnie zamykamy nasze jabłka. Najpierw zaginamy i przyciskamy dół. I potem górny brzeg. Ważne jest, aby jeden nachodził na drugi. Jeżeli nałożymy za dużo jajka, wówczas ciasto będzie bardzo wilgotne, dlatego wcześniej mówiłam, żeby uważać i nie nakładać za dużo jajka. Kiedy dokładnie zamknęliśmy ciasto na jabłkach, wszystko jest dobrze sklejone, przewracamy je z papieru i ściągamy na stół. Polecam Wam stół wcześniej opruszyć mąką. Przesuwamy dwie części ciasta, jedna do drugiej i kroimy dwa rulony na pół i potem te znów na pół. W sumie otrzymamy 8 części. Na każdej części robimy nacięcia, aby podczas pieczenia jabłka mogły odparować. Teraz ciasto układamy na blaszce wyłożonej papierem. Ponownie smarujemy jajkiem. I posypujemy cukrem. Przypomnę, że ciasto nie jest słodkie, a więc potrzeba trochę tego cukru. Nasze ciastka są gotowe, możemy je włożyć do piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do 190 stopni Celsjusza i pieczemy je około 30 minut. Powinny być ładnie zabrązowione. Ciastka te możecie trzymać kilka dni w lodówce, potem włożyć je do nagrzanego piekarnika na około 5 minut i będą jak świeże. Ale nie wierzę, żeby zostało nawet jedno niezjedzone od razu, bo są przepyszne, a zwłaszcza takie ciepłe. Jabłka w cieście francuskim są bardzo smaczne i proste do wykonania, o czym przekonaliście się oglądając ten filmik. Jeżeli mój przepis przypadł Wam do gustu, proszę, abyście zostawili łapkę w górze i także komentarze.
i zapraszam na następne przepisy.